Witam Was serdecznie i zapraszam do obejrzenia testu najnowszego kultowego Renault Espace 6 generacji lub jeśli wolicie Renault Espace. Przy okazji napiszcie w komentarzu, jak Waszym zdaniem należałoby w tym wypadku wymawiać nazwę modelu. Najnowszy Espace to już raczej SUV segmentu D, bo prześwit wynosi 18 cm, a długość to około 472 cm. Na ten moment występuje tylko z napędem na przednie koła. Właśnie napędu na 4 koła, nawet opcjonalnego, brakuje mi, żebym mógł powiedzieć, że jest to 100% SUV. Dla mnie samochód bardzo dobrze wygląda, szczególnie w naszej wersji Split Alpine, z opcjonalnym kolorem satynowym w odcieniu szarego, który obecnie kosztuje 7500 zł. Satyna doskonale uwydatnia kolor oraz znacząco wpływa na wygląd. Moim zdaniem warto rozważyć przy konfiguracji ten kolor. Patrząc na tylne lampy, pokażę Wam, jak interesująco wyglądają po zmroku. Podchodząc bliżej, widać w nich taki wzór z efektem 3D. W naszej wersji mamy też sekwencyjne kierunkowskazy tylne i przednie. Przyznam, że może to się podobać. W wersji Esprit Alpine dostajemy w standardzie 20-calowe felgi z odpowiednim oznaczeniem na oponach 235x45. To, co mi się mega podoba, a też w tej wersji jest standardem, to system czterech skrętnych kół z zawieszeniem wielowahaczowym na tylnej osi. Działa to naprawdę wyśmienicie, chociaż na początku można poczuć zaskoczenie, że samochód potrafi tak ciasno skręcać. Średnica zawracania to tylko 10 metrów i 40 cm. Spróbuję Wam to pokazać. W przypadku niskich prędkości tylne koła skręcają się w przeciwnym kierunku do kół przednich, nawet o 5 stopni. Przy prędkości powyżej 50 na godzinę koła tylne skręcają się w tym samym kierunku co koła przednie, ale już maksymalnie o 1 stopień. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba się Wam ten system skrętnych kół tylnych for control lub po prostu dajcie kciuk w górę. Przy okazji sprawdźcie też, czy macie subskrypcję, bo niebawem planuję kolejny film. Zobaczmy w takim razie, co mamy pod maską. Do naszej dyspozycji jest 200 koni mechanicznych. Jest to łączna moc systemowa napędu hybrydowego, na który składa się 3-cylindrowy silnik benzynowy turbo doładowany o mocy 130 koni mechanicznych i 250 Nm o pojemności 1,2 oraz dwóch silników elektrycznych, głównego o mocy 70 koni mechanicznych i w momencie obrotowym 205 Nm, który zapewnia napęd w trybie elektrycznym oraz dodatkowego silnika elektrycznego, który zapewnia rozruch silnika spalinowego i zmianę biegów w skrzyni automatycznej, która oferuje aż 15 przełożeń z wykorzystaniem różnych kombinacji silników. Jest to obecnie jedyny napęd oferowany do tego samochodu, więc nie musimy się zastanawiać nad wyborem. Później powiem, jak ten napęd sprawdza się w tym samochodzie. Samochód występuje w wariancie 7 i 5-miejscowym. Co ciekawe, nie ma to wpływu na cenę. Bagażnik można oczywiście otworzyć zdalnie kluczykiem, co właśnie robimy. Mamy taką roletkę, którą składamy właśnie w ten sposób. Niestety nie ma tu żadnej prowadnicy. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że mechanizm mógłby kolidować w wersji 7-osobowej. Po prawej stronie mamy takie zagłębienie. Po prawej stronie jest również lampka, żarówka tradycyjna. Tutaj jeszcze jest miejsce na kubki
bardziej przydatne pewnie, jeśli jest wersja siedmioosobowa. Mamy możliwość tutaj składania też siedzeń tym uchwytem. No i właściwie to wszystko. Tutaj mamy haczyk. Z drugiej strony też haczyk. Dużym atutem Renault Space jest pojemność bagażowa. W przypadku wersji 5-osobowej wygląda to następująco. Przy cofniętym do końca oparciu są to 692 litry. Kanapę możemy też przesunąć do przodu i wtedy uzyskujemy 943 litry. A składając tylne siedzenia mamy 2224 litry. Zaraz zademonstruję, jak można korzystać z przesuwania tylnej kanapy. No i tutaj zakres regulacji kanapy jest naprawdę spory. Od dołu jest taki uchwyt, ręcznie można sobie po prostu go przesuwać w zależności od potrzeb. Po przesunięciu oparcia do przodu zwiększają się jeszcze tutaj o tyle powierzchnia i zrobiłem to w ten sposób, że jest tu jeszcze możliwość, żeby się pasażer zmieścił. Także zobaczcie. To jest o, taka różnica. Tutaj mam jeszcze możliwość regulacji pochylenia. Jest tutaj kilka stopni. Tak to wygląda. I możemy też oczywiście tutaj oparcie całkowicie położyć, na przykład pociągając tą tasiemkę. Przy czym no jest niestety tutaj uskok. Jeszcze pokażę, jak to wygląda z tyłu. Patrząc z tyłu, wyraźnie widać dużą różnicę poziomu, ale powierzchnia bagażowa jest z pewnością duża. A co mamy pod podłogą bagażnika? Sprawdźmy. Pod podłogą są jeszcze różne przegródki, które też można wykorzystać, żeby coś tutaj zapakować, żeby nam nie latało po bagażniku. W tej chwili nie wiem, czy jest możliwość opcjonalnie wyposażenia samochodu w koło zapasowe, ale to sprawdzę i napiszę. Zobaczmy, jak wygląda miejsce dla pasażerów z tyłu. Najpierw spojrzenie na boczek drzwi. I tutaj mamy tworzywo, raczej twarde. W tym miejscu mamy zamsz z przeszyciem. Ta część jest miękka. Oczywiście klamka w środku jest twarda, no i dół już jest twardy. Kieszeń oczywiście również. Ładnie wygląda ta klamka czarna z srebrnymi wstawkami. I co ciekawe, mam wrażenie, że te elementy mogą być metalowe, bo są wyraźnie zimniejsze od plastiku. I teraz tak, siedzenia. Jest możliwość regulacji przesuwania, ale w tym momencie mamy to maksymalnie odsunięte. Siedzisko składa się częściowo z skóry syntetycznej. Tutaj mamy ten element z zamszu, materiał. To jest skóra syntetyczna, materiał. Pasy mamy z fajnymi niebieskimi dodatkami.
tutaj przeszycie. Ten element to jest syntetyczny zamsz, materiał zamsz. No i tutaj mamy też syntetyczny i tak dalej. Zagłówek jest z przodu z zamszu, przeszycie, a tył skóra syntetyczna. Jestem już na tylnym siedzeniu i miejsca jest naprawdę ogrom. Tutaj fotel jest mocno odsunięty, bo on się odsuwa automatycznie. Jest to fotel elektryczny do wysiadania, potem się dosunie, ale miejsca jest naprawdę bardzo dużo nad głową. Nie ma żadnego problemu, również pomimo tego, że jest tutaj dach szklany, praktycznie na całej długości mamy szklany dach. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Przy wzroście 1,82 m nie ma tutaj naprawdę żadnego problemu, żeby z tyłu wygodnie sobie siedzieć. Pewnie troszeczkę będzie słabiej w przypadku, jak będzie trzecia osoba z tyłu, no ale to zwykle tak bywa. A tunel mamy bardzo niewielki, tutaj środkowy. Także pod tym względem jest uważam bardzo dobrze. Co jeszcze z tyłu mamy? Co jeszcze z tyłu mamy? Gazetowniki. Tutaj mamy dwa gniazda do ładowania USB-C. Nawiewy. Wyglądają na to, jakby były podświetlane, ale pewnie nie jestem. Tył fotela jest ze skóry syntetycznej. Podsufitka tutaj, która jest widoczna, jest w kolorze szarym. Mamy lampkę z tyłu, jedną, drugą. Haczyk, uchwyt. No i tak, to co jeszcze jest, myślę, że ważne, istotne. Zagłówek z przodu jest regulowany nie tylko na wysokość, ale również jest regulowany do przodu, do tyłu. Zobaczcie. Oczywiście do góry to wiadomo, że można regulować. Także to nie wszędzie występuje. A powiedziałbym, że dość rzadko. Z tyłu myślę, że to już wszystko. Teraz przejdziemy sobie do przodu. Boczek drzwi z przodu troszkę się różni, bo tutaj ta góra jest miękka. Tam była twarda. No i tutaj mamy też dodatki, jeśli chodzi o oświetlenie ozdobne. Jest również czarna klamka, srebrny element, tutaj zamsz z przeszyciem, miękki element, tutaj klamka w środku twarda, no i dół już jest twardy. I drzwi są praktycznie do końca. Mamy tutaj jeszcze uszczelkę. Tutaj, tu jest uszczelka, więc raczej nie powinniśmy się pobrudzić przy wysiadaniu. W naszej wersji fotel z regulacją elektryczną, pamięcią dla jednego kierowcy. Mamy też tutaj dodatkowo regulację lędźwi, również elektryczną. Ładne pedały z nakładkami metalowymi.
Dodatkowo dywanik też sygnowany logo. A jeśli chodzi o obicie fotela, no to mamy tutaj wewnątrz zamsz. Tutaj mamy zamsz. Zagłówek z przodu zamsz, z tyłu jest syntetyczna skóra. Środek materiał. I to tyle, jeśli chodzi o fotele. W tunelu środkowym mamy sporo schowków. Między innymi taki schowek, dość głęboki. Jeszcze jest częściowo, jeszcze częściowo można tam się zagłębić dalej. To miejsce służy do tego, żeby tu położyć telefon. Jednocześnie może to być ładowarka indukcyjna. Ten element jest przesuwany. I odsłania się nam tutaj kolejny schowek. No tutaj niestety dno jest twarde. A nie dodałem, że tutaj jest wyłożone gumą, także to jest na plus. Ale ta część jest bardzo ciekawa, bo w czasie jazdy pozwala nam na przykład oprzeć rękę i tutaj sobie swobodnie, że tak powiem, operować na ekranie. No i teraz można zobaczyć, jak wyglądają te miejsca na kubeczki. Z butelkami myślę, że nie ma żadnego problemu, natomiast w przypadku dwóch kubków z kawą, no troszeczkę niestety te kubki się tutaj o siebie opierają, no ale to nie jest tak, że jest jakiś problem. Można sobie z tym dać radę. Tutaj mamy dwa gniazda USB typu C podświetlane i gniazdo 12 V. Wyżej sporo przycisków. Od regulacji klimatyzacji, nawiew na szybę. Na dole tutaj mamy jeszcze przycisk, który umożliwia blokowanie drzwi. No i podstawowe funkcje, które mamy na wysiedlaczu, no to są takie. Po włączeniu się pojawia kamera 360. Możemy w różnej pozycji oglądać. Tutaj mamy widoczne koła. Tylne prawe. I 360 stopni. Możemy sobie oglądać, jak wygląda pozycja. Też ciekawa funkcja. Mamy oczywiście też dwie lampki LED-owe. Tutaj dodatkowo jeszcze jest miejsce na okulary, a przy okazji takie lusterko, które pozwoli śledzić ewentualnie pasażerów z tyłu, na przykład dzieci. Wszystko jest, myślę, że jak trzeba. Ogólnie muszę przyznać, że wnętrze Renault Space w wersji Esprit Alpine robi bardzo dobre wrażenie. Zaskoczyło mnie na przykład, że słupki A są pokryte materiałem, a nie jak to często bywa plastikiem. Schowek przed pasażerem jest też wyścielony materiałem. Mam w związku z tym poczucie, że producent zadbał o detale w kabinie. Trochę gorzej pod tym względem wygląda sytuacja w bagażniku. Pojawiające się logo Alpine, niebieskie przeszycia, niebieskie krawędzie pasów bezpieczeństwa sugerują usportowioną wersję. Oczywiście to tylko miła dla oka sugestia, bo auto raczej służy do komfortowej jazdy. Regulacja kierownicy jest dwupłaszczyznowa, czyli można ją wyciągnąć. No i góra, dół. W opcji tutaj mamy światła Matrix i naprawdę one bardzo dobrze działają. Możemy je tutaj włączyć w ten sposób, że
oprócz tego, że musi być na auto, to dodatkowo tym przyciskiem musimy nacisnąć i dopiero włączyć te światła. Ale sprawdzają się wyśmienicie. I jeszcze co tutaj mamy? Mamy troszkę nietypową dźwignię do obsługi biegów, bo w tym miejscu tutaj sobie włączamy, jeśli chcemy do przodu jechać, do góry to jest do tyłu, środek neutral, no i też naciskając włączy nam się parking. Tradycyjnie dla Renault obsługę głośności mamy właśnie w tym miejscu. Napiszcie w komentarzu, czy podoba się Wam wnętrze i zastosowane rozwiązania. Nie zapomnijcie o tym, żeby sprawdzić, czy macie subskrypcję, bo niebawem planuję kolejne testy, na które serdecznie zapraszam. Jeśli jeszcze nie znacie cen nowego Renault Space, to podaję aktualny cennik. Jak wcześniej mówiłem, na ten moment dostępny jest jeden silnik i trzy wersje wyposażenia. Czas w takim razie zweryfikować, jak działają w nowym Renault Space reflektory LED. Począwszy od wersji Esprit Alpine, jest możliwość zamówienia w opcji za 4000 zł reflektory Matrix Vision. W tej technologii część wiązki jest częściowo wygaszana, żeby nie oślepiać innych kierowców jadących z naprzeciwka. Pozostała część wiązki świeci z dużą mocą. Można to doskonale zaobserwować w teście, który zrobiłem. Moim zdaniem reflektory świecą genialnie. Należy się pochwała dla Renault. Jeśli też tak uważasz, daj kciuk w górę. Muszę przyznać, że zawieszenie jest bardzo komfortowe. Z pewnością ma na to wpływ wielowahaczowa tylna oś wraz z czterema kołami skrętnymi oraz spory rozstaw osi. Są dostępne trzy tryby jazdy, ale ja jeździłem głównie w trybie komfortowym i jest to moim zdaniem najbardziej pasujący tryb do tego samochodu. Mamy oczywiście do dyspozycji zaawansowaną skrzynię automatyczną, która ma aż 15 przełożeń. Jadąc płynnie i spokojnie, skrzynia świetnie się spisuje. Jeśli natomiast chciałem gwałtownie przyspieszyć, czułem pewne opóźnienie. Przy kierownicy mamy też do dyspozycji łopatki, której możemy regulować stopień rekuperacji. W ten sposób mamy wpływ, ile odzyskamy energii podczas hamowania. Jeśli ustawimy maksymalną rekuperację, to można w dużym stopniu ograniczyć stosowanie hamulca, bo samochód po zdjęciu nogi z pedału gazu będzie wyraźnie zwalniał. Na komfort ma wpływ oczywiście też poziom hałasu. Mój pomiar wykazał, że przy prędkości 90 km na godzinę jest około 61 dB. Jadąc z kolei prędkością 120 km na godzinę, przyrząd pomiarowy pokazał poziom około 67 dB. Możecie też porównać sobie szum, który zarejestrował w tym czasie mikrofon. Dla posiadaczy samochodów hybrydowych bardzo istotna jest kwestia związana z zużyciem paliwa. Zrobiłem oczywiście pomiary i muszę Wam powiedzieć, że wypadło to moim zdaniem bardzo dobrze. Samochód zawsze rusza w mieście w trybie elektrycznym i według danych producenta jazda w mieście odbyła się do 80% na silniku elektrycznym. Moje testy jazdy miejskiej potwierdziły, że jazda na silniku elektrycznym przekraczała zawsze 60%. Najniższy wynik, jaki udało mi się osiągnąć w mieście, to 5 litrów na 100 km, a najwyższy to 5,9 litra na 100 km. Sprawdziłem też, jak wypada zużycie paliwa na drodze ekspresowej i wyszło mi 6,4 litra na 100 km na dystansie 163 km. Przy średniej prędkości 93,5 km na godzinę.
Uważam, że to też bardzo dobry wynik. Co ciekawe, na trasie samochód też wykorzystał napęd elektryczny. W tym przypadku było to ponad 15% przejechanego dystansu. Jeśli posiadacie Renault Espace, dajcie znać, jak u Was wygląda zużycie paliwa i czy jesteście zadowoleni. Podsumowując mój test z Renault Espace, muszę Wam powiedzieć, że samochód w całości bardzo mi się podoba. Poza stylistyką, wnętrze jest bardzo dobrze wykończone i przemyślane. Zastosowane technologie są wysokiej jakości. W mojej ocenie świetnie działają asystenci kierowcy. Byłem bardzo zadowolony z reflektorów Matrix LED. Rewelacyjnie działa też system skrętnych czterech kół. Wyświetlacze są wysokiej jakości, a system działa sprawnie. Samochód jest bardzo komfortowy. Napęd w zupełności wystarcza nie tylko do spokojnej jazdy, bo też potrafi nieźle przyspieszać, a do tego zużycie paliwa jest na niskim poziomie. Musimy jednak przyzwyczaić się do specyfiki pracy tego napędu i do tego, że czasem silnik spalinowy doładowuje akumulator, a nie jest to związane z przyspieszaniem. Brakuje mi jednak możliwości wyboru napędu na 4 koła w tak dużym SUV-ie. Trochę od jakości wykończenia wnętrza dla kierowcy i pasażerów odstaje bagażnik. Nie zachwyca mnie też wysoki uskok po złożeniu tylnych oparć. Napiszcie w komentarzu, jak Wy oceniacie samochód. Mam nadzieję, że podobał się Wam materiał, który dla Was przygotowałem. Będzie mi też bardzo miło, jeśli otrzymam Twój kciuk w górę. Nie zapomnij też o subskrypcji, bo niebawem planuję kolejny film. Jeśli jesteś posiadaczem Renault Espace, podziel się swoją opinią. Tymczasem dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.